moi drodzy, coś wam pokażę. Patryk, no, chodź. Wygrzebałem, moi drodzy, zdjęcia, kiedy z Patrykiem naprawdę mega zajebiście wyglądaliśmy. Jedno ze zdjęć, które udało mi się znaleźć, to po prostu nie do wiary. Obczaj, Patryk, jak tutaj wyglądałeś, chłopie. Masakra. To jest po prostu potwór. No. Najwięcej w swojej karierze to waży... Ja to wyrzucę na ten. Zdjęcie na filmik. Tutaj ważyłeś jakieś 138 kilo. Najwięcej Patryk w życiu ważył 138 kilo. Jest po prostu tutaj potworem. Jak wchodził do jakiegoś pomieszczenia, to można powiedzieć, że to była jak taka małpka atrakcyjna. Gory. Miał małpkę taką, wiesz. Prowadzał i pokazywał. Zdjęcia sobie robili ludzie z szostakiem. Nie do wiary, jak był. Po prostu nie do wiary. Mam tutaj jeszcze takie zdjęcie, gdzie z Patrykiem naprawdę razem fajnie wyglądamy. W ogóle mało mam zdjęć, znaczy mało mam. Więcej mamy chyba z Patrykiem filmików niż zdjęć, ale jedno z takich zdjęć, naprawdę, gdzie fajnie wyszliśmy z Patrykiem, to zobacz. O, tutaj naprawdę rewelacyjnie wyszliśmy. Można powiedzieć, że tutaj to prawie większą łapę od ciebie miałem, ale tutaj po prostu na zdjęciu tak wyszedłem. Fajnie tutaj, sam wyglądałem dobrze tutaj. Taka mina, mi się taka, trenowało, nie, taki, wiesz, no, poważne. Ale to wtedy normalnie. Ale ja trenowałem, wiesz, ja byłem trenowany. Nie, no byłeś, stary, byłeś w sztosie treningowym. Tak, a tutaj mamy inne zdjęcie, gdzie też mega fajnie razem wyglądaliśmy. Tutaj na masie byłem, no ty tak i samo. I ja tak samo zdjęcia, tutaj trenowałem. Nie masz, Bartuś, ty się uczysz. Tutaj, Bartuś, nie mam twoich zdjęć, ale mamy we trójkę fajne zdjęcie, które do dzisiaj po prostu... Na plakacie jest, tak? Tak, które jest na plakacie, to jest nasze najlepsze, Beskidu, to jest nasze najlepsze zdjęcie, które mamy. Taka wizytówka w sumie by jest ten, no nie? To jest nasze najlepsze zdjęcie, które, moi drodzy, mamy we trzech. Takiego drugiego zdjęcia nigdy nie udało mi się zrobić. Raczej nie wiem, kiedy będzie to zdjęcie, bo jak widzicie, ja z Patrykiem już za bardzo nie trenujemy. Już nie jestem tak trenowany, w ogóle można powiedzieć, że... Kiedy? Ostatni raz, to dawno, ja, moi drodzy, już nie wiem, prawie rok czasu absolutnie niczego, ale to niczego nie robię. I, no, i oczywiście nie bierzesz. No i, znaczy nie robię, miałem powiedzieć, no, nie robię. Nie trenowałem około pół roku, tak w kratkę, ale nie biorę nic prawie od roku czasu. Kiedy w lipcu będzie rok czasu, jak kompletnie nic nie przyjmuję, jestem po prostu z tego dumny. Badania też oczywiście, po prostu wszystko by wychodziło na prostą, wszystkie badania hormonalne, wszystkie wątrobowe, cholesterol dobry, zły, jest po prostu w normie. No tak, naprawdę, jest po prostu mega fajnie, wiesz? I szczerze, kochani, ja jestem bardzo zadowolony z tej decyzji, którą Krzysztof podjął, a więc mianowicie, dalej się powtarzam, aczkolwiek tego nie lubię robić, ja nikomu nie zabraniam brać sterydów. Każdy to robi na własną odpowiedzialność, każdy to robi dla siebie, ale kochani, długoletnie branie środków dopingujących, nie oszukujmy się, doprowadza do takich, a nie innych komplikacji, o których na pewno większość z was, a więc ludzie, którzy nas oglądają, którzy śledzą nasz kanał, którzy są na bieżąco w temacie, wiedzą doskonale, o co mi chodzi. Dokładnie. Zresztą Patryk to odczuł na swoim przykładzie, ja to odczuwałem na swoim przykładzie. Te, może nic mi się nie stało jeszcze nigdy, no nie? Ale te badania po prostu, kiedy sobie robiłem, naprawdę doprowadzały, wiesz, po prostu do takiej rozpaczy. Boże, co ja robię, co się ze mną dzieje? Chociaż nie ukrywam, tęskni mi się za formą, którą miałem. Ostatnią formę to zrobiłem 2 lata temu. Pamiętam, mam takie fajne zdjęcie z Brukseli, kiedy zrobiłem formę plażową. Przypiąłem się, to aż po prostu nie dowierzam, jak widzę. Pewnie zaraz je pokażesz, te nie? Zdjęcie. Oczywiście, że je pokażę, kurde, bo wiesz, wtedy było co pokazywać. No ja to wrzucę na ten, na filmik. Wtedy było co pokazywać, teraz już niestety nie ma co. Naturalnie wiadomo, że już się nie ćwiczy tak fajnie, jak na bombie się trenowało, ale no coś za coś, moi drodzy, tylko, ta forma. No, tylko no właśnie, może byśmy poruszyli temat, tak mi dopiero w tym momencie mi to wpadło do głowy. Przeszło mi przez myśl. Odnośnie zawodników, kochani, nie startujących na OFIE, czy brać towar nie startujący w zawodach? Czy nie brać? Czy tego towaru w ogóle nie brać? A więc wszelkiego rodzaju mostkowania, podtrzymywania itp. itd. To też się nazywa bomba, moi drodzy. Może, jak się zreflektujemy, może byśmy jakiś krótki materiał na dniach nagrali odnośnie tego, czy powinno się brać środki dopingujące, czy dają w ogóle jakieś efekty wymierne nie startującym w zawodach zawodnikom. Czy może ci zawodnicy nie biorą? Czy biorą? Może jakiś taki krótki materiał, jakbyśmy przedstawili i nagrali niebawem dla naszych widzów. Ale to, kochani, o tym pomyślimy, zobaczymy. Ty, ale zobacz, jaką metamorfozę przeszliśmy, no nie? Tak, tych zdjęć, co jesteśmy we trójkę, to ogromnie dojebane. Patryk był największy z nas, największy po prostu jego...
gabaryty to po prostu były niedowiary. A dzisiaj jak patrzymy na Bartosza, to Bartosz robi mega wrażenie. Ale Bartosz jest na ofie. Teraz Bartosz na Piotrkowski w tym momencie się znajduje. Bartosz, a może byś powiedział tutaj do wszystkich, przekazał jakieś takie krótkie informacje odnośnie tego, jak to wygląda u Ciebie po stronie środków dopingujących i czy może czujesz potrzebę brania środków dopingujących, nie startując w zawodach, czy w ogóle masz, twój organizm czuje zapotrzebowanie na to, jak Ty w ogóle do tego podchodzisz, jak podchodzisz na przykład na spojrzenia ludzi na ulicy, czy ludzie zauważają, spacz, jak Ty to odbierasz ogólnie, jeżeli chodzi o Twoją osobę, no bo jesteś zawodnikiem dosyć utytułowanym, trzeci w Europie. Europy, także nie ma tutaj żartów, więc no pytanie do Ciebie bardzo się kieruje, jak to mniej więcej u Ciebie wygląda na dzień dzisiejszy? Czy ja powiem tak, że ogólnie ja sam po sobie widzę spadki, no już na pewno nie w takiej nabicie mięśniowej, jak to było przypuśćmy pół roku temu. Chociaż dalej robisz takie wrażenie, dalej, ludzie mówią, że ty przemega wyglądasz, ja, tak? Ja zostaję przy teorii, że wszystko się kręci wokół odżywiania. Wiadomo, już nie biorę żadnych środków dopingujących, na razie będę brał. Mam inne priorytety w życiu. Jasne. I w tym momencie mi po prostu jest potrzebne. Mimo tego, że już nie biorę niczego, staram się trenować 3 razy w tygodniu trening siłowy, 2 razy w tygodniu sobie chodzę do mojego kolegi Tomka Iwanika. Tajski? Tak, do Tomka na tajski boks. Tak bardziej w celach rekreacyjnych, żeby troszkę poprawić mobilność, porozciągać i wróciłem na stare zajawki, tak? Ale teraz mówię, że nie będę fighterem. Tutaj Patrykowi się tak, kariera fighterska dokładnie, więc ja rozkręca. Się w ogóle w to nie będę wchodził, ja się tym bawię. Żeby po prostu właśnie nie zgłupieć, nie szaleć, że jak schodzi się z bomby, nie ma się jakiejś siły, nie ma się motywacji trenowania, tak po prostu dla samego siebie, prawda? Bartosz, że robisz badania? Jestem w trakcie, tak? Jestem w trakcie, zrobię sobie jeszcze, no nie w tym tygodniu, w piątym tygodniu sobie porobię wszystko, ale mówię, zawsze jak się blokowywałem, to wszystkie badania hormonalne miałem w normie, po 2 miesiącach miałem również w normie, więc wydaje mi się, że tym razem też by niedobrze, tak? A jeżeli nie, to będziemy doprowadzać do tego, żeby było w tej normie, tak? Bartoś, a jako czynny zawodnik spotów sylwetkowych, chciałbym się coś Ciebie zapytać. Takie przesłanie dla młodzieży ogólnie, nie wiem, jak Ty się na to zapatrujesz, bo ogólnie zdanie prezesa mniej więcej znam, bo mamy podzielone zdanie na ten temat. A jak myślisz, Bartoś, jeżeli chodzi o młodych adeptów sportów sylwetkowych, ludzi, którzy w ogóle jakoś nie wiążą swoich planów ze startami sylwetkowymi, nie wiążą planów ogólnie ze startami, jeżeli chodzi o sporty sylwetkowe, uważasz, że branie środków dopingujących przez osoby trenujące tylko od tako, na siłowni chodzących do klubu tylko od tako, jest słusznym rozwiązaniem, czy raczej uważasz, że środki dopingujące powinny brać osoby, które tak naprawdę mają zamierzony cel i chcą się właśnie realizować w stricte jakimś tam ukierunkowanym schemacie, więc przykładowo tak jak Ty, czy ja wcześniej, czy tak jak Krzysztof startować w zawodach kulturystycznych, jak Ty się na to zapatrujesz, co na ten temat sądzisz? No szczególnie, jeżeli nikt nie chce startować w zawodach kulturystycznych, to dla mnie absolutnie nie jest potrzebne branie koks. To już się, to nie jest prawie, no jak wchodzimy w koks hormonalny, no to niesie z sobą bardzo duże konsekwencje. No i ogólnie, jakbym Krzyśka nie poznał, to pewnie do dzisiaj bym nie brał, ale osz, oczywiście, ale to nie słuchajcie, to nie to, żebyście mnie zrozumieli. Po prostu wcześniej nie brałem pod uwagę to, że będę startował. Bartosz, zwolnienia w UST będą, wiesz. Ale słuchajcie, tak. No wiadomo, że to się wiąże, tak? Nie chodzi mi to, żeby odebrać to w negatywny sposób, tak? Nie, tylko no wiadomo, nie bym był tutaj, gdzie dzisiaj jestem, jakbym czegoś nie wziął, tak? To jest wiadomo, więc nie zdobywam jakichś tam medali bez wspomagania. I słuchajcie, jak ktoś, zawodnik ci mówi, że nie bierze koksu, no to moim zdaniem ci po prostu kończy. No, a jeszcze czekaj, jeszcze wtrącę na chwilkę jedną rzecz. Dzięki, bo dobra, pytaliście o Michała Okonia, jak tam, moi drodzy, sprawy po zawodach związane z jego zdrowiem. Zrobiliśmy pełen kompleks badań, ale wyniki oczywiście nie są najlepsze, także od razu mówię, taka kariera jak Michała Okonia, czyli pół roku takiego pełnego, mocnego treningu, oczywiście odbiło się troszeczkę na zdrowiu, a więc te wyniki badań i wszystkie poziomy są tam, gdzie nie trzeba, zawyżone, tam, gdzie nie trzeba, zaniżone. A więc prawdopodobnie, znaczy nieprawdopodobnie, na 100% następne pół roku to będzie oczywiście dochodzenie organizmu do normy. Co zatem pozdrawiamy, pozdrawiamy Tomaszów Lubelski i Okoń, i rodzinę Okoniów. Pozdrawiamy Michał, 7 medali zdobytych. Mega, to, to jest ten, moi drodzy, cały plus tego wszystkiego, także poświęcenie coś za coś, moi drodzy, coś za coś. I praca
Wyższej Szkoły Trenerskiej, kochani. No miło. A na przykład Aneta Kister, absolutnie wszystkie wyniki w normie, no ale to się oczywiście wiązało z nieprzyjmowaniem żadnych po prostu hormonów. Ale oprócz tego powiedzmy, to jeszcze odnosi kobiety, to bardzo duży plus, że Anetka ma bardzo dobre wyniki badań. Wszystkie ma dane, przysiusieńkie. Nawet nie chodzi o sam fakt, że badania są wśród dopingujących. Samo odwadnianie, nawadnianie bardzo mocno gospodarka wodna dostaje po dupie, także sam ten proces nawadniania jest dosyć obciążający dla organizmu. Wypukujemy się wszystkie elektrolity, wszystkie mikromakroskładniki, także to też jest... A to prawda, jeżeli nawet ktoś, nawet niczego się chodzi tutaj o dziewczyny, jeżeli dziewczyny nawet niczego nie biorą do zawodu, to i tak czasami można stracić miesiączkę. Na przykład Aneta miała wszystko w porządku, u niej nic się nie rozregulowało, także cieszę się, że tak to się skończyło. Natomiast Aneta też, pamiętajcie, no nie ma 20 lat, tylko ma 37, także u niej też to mogło troszeczkę inaczej wyglądać. Także pozdrawiamy też Anetę z Warszawy. Tak jest. Elo. No właśnie, i wracając jeszcze, bo chciałem dokończyć ten temat, który przed poruszyłem z Bartkiem. Słuchajcie, no bo dlaczego ten temat w ogóle poruszyłem? Nastała moda, kochani, na trenowanie wśród młodzieży na środkach dopingujących. Pytanie, po co, na co i dlaczego? Wydaje mi się, kochani, że ludzie, którzy nie wiążą swojej kariery ze sportami sylwetkowymi w młodym wieku, w ogóle nie powinni na dzień dzisiejszy zażywać środków dopingujących, wspomagających rozwój masy mięśniowej. Z tego względu, że organizm jest bardzo młody, ma potężny potencjał, jeżeli chodzi o testosteron, hormon wzrostu, i taka osoba powinna doświadczenia latami nabierać, trenując bez środków dopingujących. Jeżeli się ukierunkuje i będzie chciała już później jakąś swoją karierę rozwijać w sportach sylwetkowych, to wtedy jak najbardziej środki dopingujące. Zgłosić się do odpowiedniej osoby. Zgłosić się, dokładnie, to chciałem jeszcze powiedzieć, zgłosić się do osoby, która poprowadzi się w sposób taki, w jaki powinna się poprowadzić. Oczywiście, kochani, i tak, taki fachowiec, czy taki specjalista nie zagwarantuje ci tego, że po odstawieniu środków dopingujących nie narobimy sobie kłopotów. A jeszcze Patryk pokaże, jak można wyglądać bez niczego. Ile? Dwa lata nic już? Dwa lata. Ile? Dwa lata, patrzcie. Fajnie? Fajnie. Nie? Za daleko, że się odszedł. Jest kocha. Kurde. Nie, tak, chyba z 7%. Dobra, a jeżeli ktoś decyduje na jakieś środki, to słuchajcie, nie słuchajcie głupich kolegów, pseudotenerów na siłowni, które wam dają jakieś trembolony, boldenony i inne takie bardzo mocne środki anaboliczne. Jeżeli już chcecie robić formę, to jakieś testosteronie. Tylko i wyłącznie testosteron. A nie jakieś trembolony, bo słuchajcie, trembolon to jest jeden z mocniejszych środków. Jak ja się usłyszałem od mojego kolegi, który trenuje 2 lata na siłowni, on wszedł na trembolon, taki dawka, że po prostu łeb pękał, więc bo mu kolega powiedział. Bo mu kolega powiedział. No, słuchajcie, no różne rzeczy mówią na siłowni, jeżeli ja miałbym po prostu już coś na podstawie tego filmiku, nie chcę mu się konsultować, jest na tyle leniwy, a ma coś przyjmować, jeżeli ja już miałbym coś doradzić, no nie nazwijmy to tak, to 250 na tydzień teścia to jest naprawdę w zupełności wystarczające, żeby ta forma plażowa no po prostu była po prostu przemega, oczywiście tak? Często słyszymy, że tutaj zaczynają w ogóle ludzie od 700 na tydzień albo nawet 1000 na start. Jak ktoś już, jak ich tak trenuje, wali koks, no trudno, żeby taka mała dawka... Ale zobacz, to wszystko wynika właśnie od ilości lat przyjmowanych środków i wysokości. Jak masz chłopak, który waży 120 grama, no to pół grama nawet się by nie ruszył. Ale on zaczął od pół grama, no nie? No, a mógł zacząć, załóżmy, od 100 mg na tydzień. 4,7,5 na sucho, bez dopingujących środków. Bartek, ale ja też miałem tyle 2 miesiące po odstawieniu. Ale Krzysiek, jestem rok i już zostało 42. Ja mam zajebistą łapę. Nie mierzyłeś, 41. Pokaż teraz swoje. Dobra, biceps. Moi drodzy, dzięki za dzisiaj. Zostawcie łapkę, zostawcie komentarzyk, bo wtedy nam się chce nagrywać. Do zobaczenia, moi drodzy. Pozdrawiam serdecznie. Halo.